Chcieliśmy Państwa powitać w naszym trio, w którym od razu kilka uwag porządkowych, a więc tak, nie będziemy grać na pianinie, na fortepianie, więc proszę nie strzelać do pianisty. Potem będziemy krótko gadać, bo felietony są krótkie, więc będziemy starali się krótko gadać, a jak najwięcej oddać Państwu głos, żebyście Państwo mogli zadawać pytania, jeżeli przyjdą takowe do głowy. No i co? No i witamy w lokalu dla awanturnych, pan Bogdan Zalewski, znany reporter RMF FM, który poprowadzi nasze spotkanie. I pan Łukasz Lenda, autor tych pięknych rysunków w książce. Oddaję głos panu Bogdanowi. Witam serdecznie, dzień dobry. Pan Witold chyba woli stać, z tego co słyszałem, ale nie wiem czy... Ja zawsze wolę stać, bo już kiedyś siedziałem. Ale no, jak Państwo powiecie, możemy stać, możemy siedzieć, no to usiądziemy, dobra. Skoro już jest po południu, to taki podwieczorek. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w tak wspaniałym gronie i w tak wspaniałym miejscu, z tak wspaniałymi ludźmi. Myślę, że tutaj zebranemu środowisku chyba nie trzeba przedstawiać naszych dzisiejszych gości. Myślę, że są bardzo dobrze znani. Ja powiem może tak zupełnie prywatnie, że już od dawien dawna śledzę zarówno publicystykę, jak i twórczość pana Witolda Gadowskiego. Zawsze z wielką uwagą słucham jego komentarzy politycznych, czytam jego felietony, ale także bardzo cenię jego twórczość literacką. Zwłaszcza dwie jego powieści, które mają stworzyć tryptyk, prawda? Bo będzie trzecia część dotycząca już Smoleńska. Bardzo czekam na tę książkę. Mówię o tej literaturze, bo pan Witold moim zdaniem jest takim jednym z niewielu w Polsce pisarzy, którzy się biorą za łeb z tą rzeczywistością trzeciej RP. I jak kiedyś czytałem profesora Dakowskiego i przystawy Via FOS Bank o aferze FOS, tak, Wierzę komunistów, przeczytałem z ogromną uwagą właśnie ze względu na literacki talent, bo niewiele osób ma taką zdolność, żeby tego typu gorącą problematykę w taki sposób przedstawiać. Tak samo wojna na Bałkanach, czyli Smak wojny, książka, która chronologicznie jest pierwsza, napisana później. No i czekam, jak mówię, intensywnie na ten trzeci tom. Nawiązując do smaku wojny, bo ta najnowsza książka nosi tytuł Lokal dla awanturnych, tam jest taki bardzo ciekawy motyw związany właśnie z lokalem dla awanturnych. Akcja się dzieje w klubie pod Gruszką. Może przypomni pan ten motyw. A to jest prawdziwe zdarzenie. Kiedyś tu pod Gruszką odbywały się brewerie, o których dzisiaj to nawet już nie słychać, żeby w jakimkolwiek lokalu krakowskim się odbywały takie spotkania, ale pamiętam i Kobyłki Piłsudskiego, gdzie kilku znanych opozycjonistów, już nie będę ich wymieniał, bo już są starszymi ludźmi, panami, może by nie chcieli, ale tak zajechało stołki, czyli kobyłki, że one padły tutaj w przejściu po prostu, ale była szarża na Moskala. No, oczywiście... Klucz osobowy był bardzo wyraźny, bo pan Klekot oczywiście to bardzo znana postać w Krakowie. No, Klekot to łatwo rozszyfrować, ale no, taka szarża miała tu miejsce, miały tu miejsce przeróżne inne brewerie, ale też miały miejsce spotkania, które zawsze zapadały w pamięć i zawsze polemizuje z tymi, którzy mówią, a Gruszka, taki komunistyczny lokal, nie będziemy do niego chodzić. Otóż oświadczam Państwu, że po 90 roku my ten lokal odszarowaliśmy i uroki zostały zdjęte i teraz to nie jest żaden komunistyczny lokal, tylko tu mieści się siedziba Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. I tutaj można przychodzić i po prostu czuć się jak u siebie. To jest jeden z niewielu zresztą chyba lokali w Krakowie, gdzie krakowianie mogą się czuć jak u siebie. Panie Witoldzie, ja przypomnę, że ten epizod w pana książce dotyczący właśnie lokalu pod Gruszką zakończył się wizytą sprzątaczki, która nagle wparowała w in medias res, w sam środek tej zadyny, tej awantury tytułowej i zaczęła prać szmatą tych uczestników.
Ja tak sobie skojarzyłem, tak troszkę alegorycznie, że pan to jest taka właśnie trochę sprzątaczka. Znaczy w tym sensie, że jak tutaj bohaterowie, prawda, nasi także opozycjaliści byli, prawda, zaczynają wyprawiać jakieś brewerie, jakieś awantury, to pan trochę jak ta sprzątaczka ze szmatą bije ich po pysku. Taki pan ma cel w tej swojej najnowszej książce, Lokalne awantury? No bo potrzebna jest czasem zimna szmata na twarz, żeby się emocje uspokoiły i włączył rozsądek. Ja zawsze uważam, że dziennikarz wcale nie jest od tego, żeby być dobrze wychowany, wcale nie jest od tego, żeby być dobrze ułożony, zwłaszcza z władzą, tylko dziennikarz jest po to, żeby władzy patrzeć na ręce. I walić na odlew, bo tamta władza robiła to, co robiła, to dzisiaj słyszymy cały dzień, to nie będę powtarzał, bo mamy serial, no to jej się dostało. Ale jak ta będzie robiła podobne rzeczy, to jej się dostanie jeszcze bardziej, bo swoich bije mocniej niż obcych. Ale w panu jest taka też liryczna nuta, zresztą to widać też w powieściach, ale także w tej najnowszej książce publicystycznej, taka nuta, można powiedzieć, nawet sentymentalna. Pan się nie boi tego sentymentalizmu. Jak pan godzi w sobie te dwie postacie? Poety, prozaika, publicysty. Niektórzy mówią, że jestem największym grafomanem wśród reporterów. To jest to, że się tak właśnie trochę sentymentalnie lubię też spojrzeć na rzeczywistość, ale wydaje mi się, że to jest taka jest prawda o nas wszystkich. Przynajmniej taka jak ja ją widzę, że nie jesteśmy zbudowani z jednego kruszcu i tylko spisz i stal, albo tylko błoto, tylko jesteśmy zbudowani z różnych pierwiastków i zdarza się w nich taka nuta bardziej czuła. Ja się bardzo cieszę z tej pana grafomanii, czyli manii pisania, bo dzięki temu możemy poznawać kolejne książki. Proszę mi powiedzieć, bo oczywiście główną bohaterką dzisiaj jest ta oto książka, pięknie zilustrowana przez pana Łukasza Lendę, o czym zaraz też będziemy rozmawiać. Proszę mi powiedzieć, to są felietony, prawda? To jest zbiór felietonów. Proszę powiedzieć, jaki był klucz do doboru tych felietonów, które się wcześniej ukazywały w tygodniku w sieci? Ja jestem chyba urodzonym nałogowcem, dlatego że jak już zacząłem palić papierosy, to je palę. No z alkoholem na szczęście. Nie opalasz. Najczęściej opalam Łukasza, bo on ma papierosy, a ja się łudzę, że nie palę, nie kupuję, a potem od wszystkich ceny. A jeśli chodzi o alkohol, to Grantz oczywiście, tak jak Belen, tak? Tak, alkohol to ten Grantz, to nie jest najlepsza whisky, ale jakoś tak się przyplątała. I nie wiedziałem, że nałogowo zacznę pisać felietony, bo nigdy nie podejrzewałem siebie o to, że będę się publicystyką parał, ale odkąd zacząłem, bo zmuszono mnie w redakcji, tak już to robię od paru lat i stało się to moim nałogiem, bo jak nie napiszę felietonu w ciągu tygodnia, to bym się czuł źle. Wobec czego co tydzień przychodzi felieton i no, lepsi ode mnie, pamiętam taki felieton Kisiela, w którym pisał on o mozole pisania, że musi napisać, ma deadline, musi napisać do tygodnika powszechnego, ówczesnego, nie dzisiejszego, kolejny tekst, a właściwie sam nie wie, o czym ma napisać. I napisał świetny tekst o tym, że nie ma o czym pisać. I ja mu zazdrościłem nawet, że w tamtych czasach tyle rzeczy, ale już się wypisał, pisał świetnie i bardzo dużo. A pan napisał wspaniały wiersz o tym, jaki pan ma kontakt z tekstem. Przypominam sobie taki pana wiersz. Bardzo intymny kontakt z tekstem, więc może to też na tym polega, prawda? Że ten tekst przemawia też do autora. I patrzy na niego. I patrzy na niego i to jest wymagające, bo jak on tak patrzy i czeka na puentę. Jak ta puenta jest taka jakaś trywialna, to się krzywi i po prostu nic nie wychodzi, wszystko to się pruje, aż w końcu gdzieś tam zjawi się przyzwoita puenta, albo w ogóle się nie zjawi. A jeżeli pan się tak przygląda tym tekstom, te teksty przyglądają się panu, to jaki obraz się z tego wyłania, naszego kraju, świata i pana samego? Ja uprzedzałem, że to jest lokal dla awanturnych, więc te teksty też są takie czupurne raczej i mało tam jest takiego tego, co dzisiaj w publicystyce polskiej jest takie popularne. Czyli takiego układania się ze wszystkimi. Ciotowatości, powiedzmy wprost, awanturnie. No, cytuję pana w tym momencie. Ciotowatość to jest takie moje ulubione słowo, ale nie chciałem tutaj, żeby znowu być posądzonym o to, że jestem wbrew regułom gender, czy nie wiem, czy to tam jeszcze. Ale tak, no po prostu takiego mistrzenia się. Dzisiaj jak felietonista polski przystępuje do pisania felietonu, to tak temu troszeczkę na skrzydełko, tamtemu na ogonek i tak no troszkę ten dobry, troszkę ten niedobry, troszkę ten... Ja czytam go i tak sobie myślę, chłopie, ale jak ty naprawdę myślisz?
bo tu dobrze i tak, dobrze i tak, dobrze i tak w rozkroku, ale potem zostaje natychmiast rzecznikiem czegoś tam, albo półprezesem, albo czymś. Ja wtedy rozumiem. Aha, chodziło o to, że budujemy sobie szczebelki do czegoś tam, do jakiegoś pokoiku, w którym są konfiturki. Więc ja dorosłem i uznałem, że jak jestem dorosły, to nie muszę szukać spiżarni z konfiturkami, tylko samemu sobie te konfiturki wypracowywać. Jednym z negatywnych bohaterów pana książki jest Zejk. Woody Allenowski Zejk. Pan używa takiego sformułowania wobec polityków. A czy nie jest tak, że polscy publicyści też zachowują się trochę jak ten Zejk? To znaczy w danym otoczeniu przybierają takiej formy mimikry, prawda, dostosowywania się do otoczenia. Jak pięknie pan to nazwał. To pan to nazwał. ale no tak, bo naprawdę brakuje mi takich krwistych postaci jak Kisielewski. Może dziś to jest jeszcze Stanisław Michalkiewicz, może Waldemar Łysiak, jak ma dobry dzień. I tyle. A cała reszta to taka trochę, taka no, za bardzo wypomadowana. I tak w tych studiach telewizyjnych siedzą i opowiadają te eksperckie swoje różne dymały i tak piszą i tak to wszystko leje się, a widzę, że ludzie tego nie czytają, tak przerzucają te strony. I wtedy sobie myślę, no może by coś trzeba dla tych ludzi napisać, a potem czytam te teksty niektóre i to sobie myślę, też jestem taki jakiś. Nie? Nie, tak nie jest. Ja tutaj czuję ducha, zresztą pan się powołuje na tych pisarzy, Sergiusza Piaseckiego i Józefa Mackiewicza. I zresztą pan wprost przywołuje to motto mackiewiczowskie, że dla pana interesująca jest tylko prawda. Ale tak zdarzyło się w pana twórczości kiedyś coś takiego, że pan się zatrzymał w pewnym momencie i nie dopowiedział pan tej prawdy do końca? No kilka razy mi się tak zdarzyło, bo na przykład napisałem jakiś mocny tekst i potem moi znajomi, których posiadam już w tej chwili więcej w pewnym środowisku, w drugim już ich nie posiadam, to ci moi znajomi w tym moim środowisku mówią, ty, bo zostajesz takim Jonaszem. Naszych krytykujesz? No i wtedy sobie myślę, jej, no to nie mogę być takim rozbitkiem gdzieś na samotnym wyspie, wszyscy mnie przeklną. I wtedy następuje taka kapitulacja, że następny napisze jakiś taki trochę mędzący, ale potem no sam się z tego wstydzę, więc no, trzeci znowu jest taki, no bo ja jestem przeciwko takiej mentalności sekciarskiej, że naszych nie wolno krytykować. A dlaczego? A dlaczego? A co to? Po naszej stronie to się same anioły zgromadziły, więc jak krytykuję naszych, to mówią, o, zdrajca. No, ja już tak od kilkunastu lat zdradzam i ciągle jestem po tej samej stronie. A ci, którzy krzyczą, że jestem zdrajcą, to ja ich już widziałem w różnych miejscach. I oni też wiedzą, że ich widziałem. No i to tak się w kółko kręci. Ja chciałbym nawiązać do tego sformułowania nasz, dlatego że bardzo zaintrygował mnie jeden z pana tekstów tu w tej książce, mianowicie opisujący pana spotkanie z nieżyjącym świętej pamięci Zbigniewem Wassermanem. Pan pokazał wtedy ministrowi koordynatorowi pewną listę dziennikarzy, którzy, mówiąc wprost, współpracowali i wtedy, i poprzednio, z poprzednią SBC-ją też, prawda? I Zbigniew Wasserman bardzo dziwnie zareagował, jak na mój gust, jak pamiętam ministra. Powiedział wtedy do pana, że to wszystko prawda, ale nie zna pan życia, panie Witoldzie. Co Zbigniew Wasserman miał na myśli? O nieobecnych to już właściwie nie wypada mówić z przekąsem, ale no cóż, Zbigniew Wasserman... Bo to był taki wielokropek w tym tekście. Ja chciałbym, żeby pan kropkę postawił. On był człowiekiem z krwi i kości i miał swoje wady i zalety. I nie ukrywam, że się z nim spierałem o wiele rzeczy, między innymi o lustrację dziennikarzy, bo był moment, kiedy był po raz pierwszy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość w koalicji doszło do znaczenia i władzy, kiedy można było usunąć agenturę ze środowiska dziennikarskiego. Nie tylko tą agenturę SB, ale także czynną agenturę, z której korzystały służby. No i tego nie zrobiono. Ja to miałem bardzo za złe wówczas i ministrowi koordynatorowi i zresztą kilku innym politykom również. Mam nadzieję, że tym razem już tak nie będzie. Co to jest to życie, które zwycięża nad prawdą mackiewiczowską? No życie to są nasze codzienne kompromisy, prawda? No, układy, władze. Układy. Także tej naszej? Tej naszej też. No przecież, no, jakbym miał zacząć recenzować posunięcia personalne naszej władzy, to już bym tutaj taką listę, jaką dzisiaj wywiesił minister Adamczyk,
to ja bym pewnie niewiele krótszą listę Państwu też wywiesił. Tych wszystkich nominacji, które nie uważam za dobre, a no, tam są przeróżne postaci. No. Nie chcę urządzać sądu nad nowymi władzami, bo krótko rządzą, ale sądzę, że pod koniec kadencji to będę jednym z bardziej aktywnych sędziów tego naszego rządu. A doczekamy się raportu, aneksu do raportu WSI, jak pan sądzi? No to, ale mi pan pytania zadaje. No przecież co jedno to po prostu bomba. To za chwilę już nawet pod gruszką nie będę mógł występować, tylko w piwnicy. Ale tak, też czekam na to, że poznamy treść aneksu oficjalnie. I nie wiem, dlaczego tak opóźnia się ta publikacja, bo przecież życie. No życie właśnie, prawda? No, życie. Życie ma swoje jasne strony też. Nie zagłębiajmy się tylko w tych ciemnych. Panie Witoldzie, pan pozwoli, że ja nawiążę do tej wspaniałej szaty graficznej, która jest tutaj, towarzyszy pana książce. Zapytam pana Łukasza Lendę o jego sposób patrzenia poprzez teksty, bo to jest ciekawe widzenie. Jak plastyk patrzy poprzez teksty publicystyczne i tak często znajduje swój własny ton, swój własny język. No mam w ogóle wielką przyjemność ilustrowania tej książki dla Witka Gadowskiego. Nie jest to nasza pierwsza współpraca. Staram się znaleźć syntezę wynikającą z tych tekstów. Teraz mogę trochę na chłodno spojrzeć na te rysunki. Jednym z moich ulubionych jest chyba Leszek Miller w Sutannie. Ten jego taki szarmancki, diaboliczny wyraz twarzy w połączeniu z sutanną i snem pana Witka opisywanym w tym felietonie. To jest ten diabeł, który w ornat się ubrał i nam przedzwonił. No na pewno jakąś większą sympatię czuję do tego polityka. Nie wiem, czy to wynika z tego, że go brakuje w dzisiejszym Sejmie, czy z czegoś innego, ale jednak może konserwatywnieje z upływem lat. Konserwatywnieje koniunkturalnie. Zapewne. Tutaj też zwróciliśmy wcześniej uwagę na ten rysunek. Nie wiem, czy to zdradzać, bo to jest to więc smaczek z mapą Europy. Właśnie. Polecam Państwu bardzo rozwiązanie tego rebusa geopolitycznego. Jest to mapa Europy, ale specyficzna, ze specyficznym obrazem Polski. Nie będziemy zdradzać szczegółów. Kto zajrzy do książki, warto się zapoznać z tą wizją i tekstową, i rysunkową. Nie wiem, może teraz oddamy głos już... Ja muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo to może zmobilizuje Łukasza. Otóż od dłuższego czasu namawiam Łukasza na narysowanie pierwszego komiksu, który też będzie powieścią. Wymyśliłem scenariusz, Łukasz się do tego miga, ale może w końcu nam to wyjdzie i wtedy zrobimy wieczór poświęcony promocji powieści w formie komiksu. Powieści takiej no, z kluczem i sensacyjnej. I ta fabuła chyba nie najgorsza, jak się to dobrze narysuje. To będzie na podstawie pana powieści. Ja nawet nie to, że się migam, tylko ja proponuję ci film na podstawie tego scenariusza. Z filmem... No tak, no dobrze. A możemy zdradzić szczegóły? Szczegóły są... Powiemy tylko tyle. Kilka kluczy, że bohaterem jest ksiądz, który nie może zdradzić tajemnicy spowiedzi, a dowiaduje się o rozwiązaniu pewnego morderstwa, a morderstwo znowu ma swoje korzenie gdzieś tam w 77 roku na ulicy Szewskiej i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko razem się tak rozwija właśnie taką fabułę, która jest, w której dużo jest Krakowa, dużo jest faktów i to wszystko tak jest beletyzowane. A będzie Ketman? Może nam się to kiedyś uda. No oczywiście, że będzie. Oczywiście, że będzie, bo był. Chciałbym zobaczyć tę rysunkową wizję. Zresztą moje wątpliwości też wynikają z tego, nie wiem, czy pamiętasz, jak za pierwszym razem wrzuciłem swoje prace na twoją stronę, to po kilku dniach hakerzy zaatakowali moją stronę. I miałem jakiegoś pana walczącego o wolną Algierię z taką zamaskowaną twarzą, której no, nikt nie mógł usunąć. To się zdarza, ale jakbym to opowiadał, to powiedzieć znowu nas myślał, nie? Że to... A, już. Rysunki wrzucił i już go islamiści zaatakowali. No, ale może to była inna organizacja, OAS, organizacja... To, ale tamtych to była Solidarność, tak. Ten OAS to była pani. To była ciekawa historia bardzo. To oczywiście, ale to inna opowieść. Zresztą, no, Dzień Szakala, jak Państwo pamiętacie, to właśnie tam OAS się przeglądał.
No, ale może kiedyś namówię Łukasza na narysowanie tego i to potrwa długo. Być może to się stanie nawet scenariuszem do jakiegoś filmu, jak się nam uda, ale przyniesie taką, myślę, dużą przyjemność nam i widzom, czytelnikom i trafi do tych młodszych. Bo ja cały czas myślę nad językiem, którym można trafiać do tego młodszego pokolenia, które już jest obrazkowe, już takie jest YouTube'owe, już inaczej myśli, już te książki długie to tak nie bardzo wchodzą, zwłaszcza jak nie są na e-bookach albo tam audiobookach. To dlatego założył pan vloga, czyli wideobloga, gdzie pan przedstawia swoje aktualne komentarze na stronie internetowej? Ja tym to jestem coraz bardziej onieśmielony, bo się okazuje, że ja to sobie tak od niechcenia gdzieś tam wygaduję, a potem no są różne reakcje i zaczynamy to coraz mocniej obligować. I przestałem już to tak niechlujnie nagrywać, już się zacząłem ładnie ubierać. To wszystko, to jest taki proces udomawiania, prawda? Że tu dziki i taki zbuntowany, a jak się go przyciśnie, to i założy garnitur i białą koszulę i tak dalej. No to w każdym z nas jest bardzo duża nuta konformizmu, nawet w tych awanturach. Ale też pamiętam, jak zaczynałeś ze swoimi felietonami cotygodniowymi, no to było tam rzędu kilka tysięcy oglądalność, teraz jest ćwierć miliona. To jednak jest spora grupa odbiorców powiększająca się. No tak wyszło. Teraz wszyscy śledzą historię, którą pan nakreślił, narysował, wielkiej afery z handlowaniem powietrzem. No ale jak tylko nasi. Tak. Ale przepraszam, to mało tego, nie handel, tylko pośrednictwo tak w handlu jest. Brudnym powietrzem. Tak jest. Także, okazuje się, na tym można zarobić, prawda? Tak, jak mawiał Michalkiewicz, można wypłukiwać złoto z powietrza. Oczywiście. I to jest tak, że my tu wszyscy siedzimy na tej sali i wydychamy CO2, a jeden sprytny chłopak z Torunia na tym zarabia. Także wszyscy produkujemy dolary, które spadają do rączki jednego takiego zawodnika niezbyt dużego. Jarosław K, tak? Jarosław K. Ale to nie ten, tak. Tylko nie, no tak, właśnie było mówiono, no jak taki mały Jarosław K, to na pewno ten. Ten to nawet nie ma karty bankomatowej, nie ma co go, no tak posądzać. Ma podobno nie słychać. Tamten jest sprytny, tamten rzeczywiście jest sprytny. Bardzo ciekawa zresztą Aline Robert, taka francuska dziennikarka, kończy książkę Carbon Connection, którą zapowiada jako niezwykle sensacyjny opis największej afery nowego stulecia. Carbon Connection, czyli właśnie handel tymi uprawnieniami do emisji CO2. Pan ma kontakt z tą dziennikarką. Napisałem do niej i mam nadzieję, że jakoś odpowie. Jeszcze nie, trudno powiedzieć, że mam kontakt, napisałem do niej. Ale bardzo mnie to już zaintrygowało i sądzę, że może doprowadzę do tego, żeby książka szybko była przetłumaczona w Polsce i żeby się dowiedzieć czegoś, to wtedy będzie, bo skoro Polak jest tam w jednej z głównych ról, a sytuacja jest niezwykle taka hollywoodzka wręcz, bo oskarżonym razem z naszym tym Jarosławem K. jest taki Arnaud Mirmau, jeden z najbardziej znanych zawodowych pokerzystów, który występuje też w sprawie o porwanie szwajcarskiego bankiera, w sprawie o zabójstwo jednej z głównych świadków w tym procesie o wyłudzenia VAT-owskie na powietrzu. No i to wszystko razem powoduje, że to jest niesłychanie ciekawa historia. A jak jeszcze się okazuje, że nasz Jarosław K., to bliski znajomy Ann Applebaum i Radosława S., mam nadzieję, że tak o nim będziemy mówić już niedługo. To jest kolejna figura karciana. W tej szulerni, tak? W tej szulerni. Więc Radosława S., no to jest jeszcze ciekawie. A jeżeli okaże się, że latał z Tuskiem do Nigerii i tam załatwiali różne interesy, że dzierżawił wspólnie samolot z Zygmuntem Salorzem, że woził Wałęsę do Gany i do Togo i tam założył plantację biomasy i handluje biomasą na ogromną skalę, jeżeli dodamy, że ma wyłączność na sprzedaż uprawnień CO2 w Polsce, w Rumunii, w Kazachstanie i na Ukrainie. I sponsorował Platformę Obywatelską. Sponsorował wraz ze swoją narzeczoną, sponsorowali Julitą Tułodziecką, sponsorowali
Platformę, oficjalnie po 26 tysięcy chyba wpłacili na fundusz wyborczy Platformy, no nieoficjalnie nie wiemy ile. Jeżeli dodamy, że już jego majątek wylicza się na około 300 milionów euro, no to, to rzeczywiście jest, historia jest tylko ciekawa, ale jak już zacząłem o tym mówić, to natychmiast zaczęła wyzwaniać do wszystkich mediów, gdzie o tym mówiłem, firma PR-owa, polska firma PR-owa, która nalega, żeby się spotkać z nim, żeby porozmawiać, że to wszystko nieprawda, że to zmyślenia, czyli Francuzi zmyślają, sędzia śledczy francuski zmyśla, wszyscy zmyślają, bo tylko ta firma PR-owa chce przedstawić prawdę, więc no zobaczymy, bo pewnie jakiś proces się przy tym znowu wykroi, więc niedawno narzekałem na sędziów i trochę po nich pojechałem, teraz będę miał może proces z tym gagatkiem, no i następne spotkanie możemy na Montelupi sobie zrobić. Panie Witolcie, jak by nie było, to czuję, że na tej jednej publicystycznej książce Lokal dla awanturnych się nie skończy, bo cały czas życie pisze historię, a pan cały czas jest aktywny, publicystycznie. No, no tak, a ostatnio nawet przyszła mi do głowy taka metafora, która wzbudziła u czytelników dużo mieszanych uczuć i generalnie każdemu muszę tłumaczyć, co ten tekst oznacza. To znaczy, że nie jest chyba najlepiej napisany, ale ten tekst nawiązywał do takiego wiersza Zbigniewa Herberta Hakeldama. Czyli Hakeldama to jest nazwa, jak Państwo pamiętacie, pola gancarza, na którym, za które to pole kupiono za srebrniki, które Judasz rzucił faryzeuszom do stóp. A nie wiedziano, co z tym zrobić, bo tak, zaksięgowano już wydane, więc przyjąć z powrotem trudno. Wsadzić do skarbca nie można, bo mogą zakazić inne srebra, więc kupiono pole gancarza, takie bogate w glinę, no i tam grzebano przybyszów do Jerozolimy, na tym polu gancarza. Ja tak przypominając sobie ten wiersz Herberta i jednocześnie Ewangelię Mateusza i Łukasza opowiadające o tej Hakeldamie, spróbowałem znaleźć jakąś analogię do tego, co się dziś dzieje. No ale będę musiał to chyba rozwinąć, bo ten ostatni tekst jakoś nie jest chyba zbyt jasny. Ale już nie chcę brnąć w to wszystko, bo zagmatwamy jeszcze bardziej. Nie wiem, panie Witoldzie, czy oddamy głos teraz? Ja myślę, że tak, bo to ciekawe, co państwo powiedzą, tak. Chociaż państwo, no, jesteście przed lekturą książki, ale już obrazki przynajmniej można sobie puszczyć. Że już sobie ostrze zęby i ołówki na kolejną część, gdzie będziesz kilka krytycznych opinii i zawrzesz na temat obecnej władzy. Bo jest duże pole do popisu, coraz większe niestety. Tak rysunkowo, syntetycznie, jeśli chodzi o naszą władzę, to pierwszy rysunek, jaki by się pojawił? Powiem tak, przepraszam za wulgarność metafory, ale ja tego nie wymyśliłem, tylko Jan Tomaszewski. I on powiedział tak, że proszę wybaczyć, bo przytoczę. Puścić krowę na lód i sama. Więc jesteśmy w sytuacji, jaki rysunek? Jesteśmy w sytuacji, w której krowa delikatnie raciczkami wchodzi na lód. Zobaczymy, jak sobie poradzi. No tak, ale to nie jest wina krowy, że wchodzi na lód, prawda? Nie, no wina jest lodu, że jest śliski. Że zamarzły. Oczywiście nie porównuję naszego rządu do krowy, ale do takiego rasowego wierzchowca, no to jeszcze chwila, zanim udowodni, że mamy do czynienia z takim szlachetnym zwierzęciem. A mniej alegorycznie? A mniej alegorycznie, no to mamy rząd, który już się podzielił na kilka lig. Jest pierwsza liga i to są ministrowie, którzy rzeczywiście bardzo dobrze sobie radzą. Wśród nich ja sytuuję naszego ministra z Krakowa, Zbigniewa Ziobrę. Jego drugie podejście do Ministerstwa Sprawiedliwości jest dużo lepsze niż pierwsze. Jest skuteczniejszy, szybszy, bardziej merytoryczny, mniej go w mediach, więcej widać, poświęca czasu na pracę taką koncepcyjną. I efekty widać, bo szybko zmienia się, przynajmniej prokuratura. A mam nadzieję, że doprowadzi... A opór jest bardzo duży. Opór jest straszny, to sami państwo wiecie, że przełamanie tego buntu wymiaru sprawiedliwości, no to jest zadanie wręcz epokowe. Bo wymiar sprawiedliwości nie wyszedł z PRL-u. I się replikuje, bo to już nie jest kwestia biologii. Myśleliśmy kiedyś, że biologia ich wykończy i będziemy mieli po PRL-u. Nieprawda. On się replikuje w tych swoich strukturach. Więc
on ma ogromne zadanie, ale wydaje mi się, że na razie sobie bardzo dobrze radzi. Bardzo dobrze sobie, o dziwo, bo nie byłem takim zwolennikiem na początku objęcia przez niego tej funkcji, radzi sobie Antoni Macierewicz. Jest cisza, jest spokój, jest złapana za twarz cała ta hałastra, postawiona do szeregu. No a przecież czego więcej chcieć od ministra obrony narodowej? Postawienia do szeregu towarzystwa i słuchania rozkazów. Przy tym w wojsku żadnej demokracji nie powinno być. Więc chyba to jest dobry prognostyk i myślę, że tu sobie dobrze radzi. Ciekawy jest Mateusz Morawiecki, bo jednak pokazuje pewne wizje. Oczywiście no, tutaj wielką próbą będzie zmierzenie się z TTIP, czyli z Traktatem o Wolnym Handlu ze Stanami Zjednoczonymi, bo jeżeli no my nie znamy zapisu przede wszystkim, no to jest problem, że my nie znamy w ogóle tekstu, nie wiem czy polscy politycy znają ten tekst, ale już z zamówień publicystycznych, z różnych plotek wynika, że tam chcą nam prowadzić trybunał, który będzie poza Europą i on będzie ostatecznie rozstrzygał wszelkie spory. Amerykańscy wysłannicy już rozmawiali. Tak. No więc ja oczekuję, że po pierwsze nasi specjaliści przeczytają traktat, a po drugie poinformują społeczeństwo, jakie uregulowania będą wchodzić, bo przecież dużo pojawia się obaw, czy GMO tutaj będzie bardzo już bez przeszkód wchodziło, czy amerykańskie nierównowaga celna z Ameryką zostanie usankcjonowana. No zobaczymy. Ale jak sobie Mateusz Morawiecki poradzi z TTIP, jak poradzi sobie z sektorem bankowym, który ciągle jest wrogi wobec polskiego państwa, wobec naszej niepodległości, no to będzie pierwsza liga rzeczywiście. Minister Rafalska na razie bardzo dobrze, 500 plus wchodzi, zobaczymy jak to wytrzyma budżet, mam nadzieję, że wytrzyma. No jest ta średnia liga i tutaj już nie chcę wymieniać, bo nie chcę nikogo obrażać. I są te słabiaki, które już są do zmiany. I wśród nich jest jeden z najważniejszych ministrów, który niestety no, nie potrafi zwolnić ambasadora z Waszyngtonu, który wyraźnie wypowiada posłuszeństwo polskiemu państwu. Więc mamy tak słabego szefa resortu, który nie potrafi przełamać korporacji Geremka, tylko korporacja Geremka dalej tam sprawuje największą władzę, no to jest problem, bo już minęło 5 miesięcy, a zmian w MSZ-cie nie widać. Rzecznik MSZ-u uciekł w tej chwili na posadę prezesa Polskiej Agencji Prasowej. Znowu nie ma rzecznika. No, ja mówię, no można się przyczepiać, już do paru resortów wyraźnie się można przyczepiać. Pani premier, równy poziom, merytoryczna, spokojna. Chciałbym, żeby miała więcej charyzmy i więcej takiego polotu, ale być może, że to właśnie Morawiecki jest od tego, a ona jest od administrowania. Jeżeli taki podział ról, to ja tutaj nie krytykuję. Pan wymienia takie najważniejsze dziedziny w naszym państwie. Mówił pan o gospodarce, mówił pan o wojsku, mówił pan o palestrze. W książce pojawia się też inny motyw, media i służby specjalne. Co trzeba w tym względzie zrobić, a czego panu brakuje jeszcze? No to dzisiaj wystąpienie ministra Kamińskiego, no to jest, mnie osobiście to zmroziło. Nie dlatego, żebym nie wiedział o inwigilacji dziennikarzy, o agenturze w środowisku dziennikarskim, która ciągle działa, czy o tym, że służby specjalne do dziś są policją polityczną, a nie klasycznym kontrwywiadem i wywiadem, bo o tym ciągle mówię. Tylko najbardziej zmroził mnie incydent w ambasadzie moskiewskiej. Związany ze Smoleńskim. Tam zjawia się człowiek, który twierdzi, że ma miesiąc po katastrofie, twierdzi, że ma ciekawe informacje na temat zamachu, jak rozumiem, wystąpienie ministra Kamińskiego, a nasza agencja wywiadu decyzją dwóch wiceszefów nie tylko nie przyjmuje od niego zeznań, nie traktuje go poważnie, to go wydaje w ręce FSB. No, to jest przerażające. I sądzę, że to pokazuje stan służb. Ci dwaj oficerowie, plus wszyscy, którzy do tego doprowadzili, powinni zostać dzisiaj aresztowani. To zresztą potwierdza diagnozy, które pan tutaj stawia w tej książce, prawda? One jakby wyprzedzają ten czas. Mówi pan o desancie krakowskim, może to też warto rozwinąć. Co to takiego jest? Co to za pojęcie w służbach specjalnych, desant krakowski? No desant krakowski, to wiecie państwo, od samego początku mamy do czynienia w służbach z desantem krakowskim, desantem przede wszystkim ruchu Wolność i Pokój, czyli ruchu, który kiedyś tam kontestował państwo w ogóle,
armię na pewno, a naraz okazało się, że to są najwięksi specjaliści od tworzenia służb specjalnych w wolnej Polsce. Co pan sugeruje? Dzisiaj padło nazwisko jednego z tych ludzi w wystąpieniu ministra Kamińskiego. Mówił o pułkowniku Klepaczu. Jest to krakowianin. Szefem agencji wywiadu był generał Maciej Chujnia. Szefem służby kontrwywiadu wojskowego był generał już Piotr Pytel. I tak można by ciągnąć, prawda? Wcześniej mieliśmy Rusaka, też z Krakowa, pułkownika Nóżkę, pułkownika Tarnowskiego. No mogę z pamięci wymieniać te nazwiska, tylko to nie o to chodzi, żeby się wbiły w pamięć, bo to lepiej o nich nie pamiętać. Bo nic dobrego z Krakowa dla służb specjalnych nie wyszło. Na czym polega ten fenomen? Dlaczego Kraków? Sam staram się to zrozumieć. Nie wiem, czy tutaj była najbardziej liberalna komisja weryfikacyjna, czy tutaj, tu był okręg wojskowy też, prawda? Służby wojskowe tu miały bardzo mocne wpływy, więc może to jest klucz. Grzegorz Braun mówił o układzie wrocławskim, prawda? Też snuł podobne analogie do tych, które pan tutaj przedstawia. Może to też jest związane właśnie z tym ośrodkiem wojskowym, jak pan sądzi? Grzegorz Braun powtarza tezy Andrzeja Czyżewskiego, którego tak. Kiedyś... W aferze paliwowej. Tak, odkryliśmy z Przemkiem Wojciechowskim w aferze paliwowej. On zaczął funkcjonować w obiegu publicznym, ale te tezy my sprawdzaliśmy. Nie odnaleźliśmy willi, baraniny i kasieczki we Wrocławiu. Więc mogę powiedzieć tak, być może tak jest, być może tak nie jest. Ja na to dowodów nie posiadam. Skoro Grzegorz Braun o tym mówi, to może on posiada. Ja nie wiem. Wiem, znam grunt krakowski, grunt służb tutaj i poza przyzwoitymi ludźmi, porządnymi oficerami, którzy tu pracują, no niestety nazbierało się tam też trochę karierowiczów i ludzi, którzy usiłowali się urządzić poprzez to, że byli w służbach specjalnych. No i to niestety odbija się na naszej rzeczywistości. Ale to skażenie krakowskich służb specjalnych trwa od czasów Pyjasa. I ludzie, którzy maczali palce w sprawie Pyjasa przez długi czas jeszcze później, odgrywali sporą rolę w służbach. Dlaczego Kraków? No a skąd był Karol Wojtyła, jak został papieżem? No z Krakowa. Gdzie działał czwarty departament, który zajmował się papieżem? Gdzie prowadzono operację Triangolo? Wszystko to odbywało się w Krakowie. Ilu księży z Krakowa zrobiło karierę, a no, gdybyśmy przejrzeli archiwa, to byłoby to różnie. Więc no, tu się gdzieś wśród tych wszystkich śladów kryje się wyjaśnienie, dlaczego Kraków taką rolę w służbach specjalnych III RP odgrywał. Ksiądz Isakowicz-Zalewski nie odkrył jeszcze wszystkiego? Ja myślę, że odkrył w archiwach sporo. Ale jest człowiekiem przezornym i chce prowadzić działalność charytatywną jeszcze przez parę lat, więc chyba życie z tego powodu nie ujawnia wszystkiego. Mówimy o służbach specjalnych, a media? Jak pan ocenia zmiany w mediach? To dobra zmiana? W mediach? Oczywiście, że no, jest lepiej, prawda? No bo jeżeli ja dziś nie boję się otworzyć telewizora na TVP Info, czy w programie pierwszym, czy drugim telewizji publicznej, bo nie zostanę tam obrażony, spotwarzony, moje poglądy nie zostaną podeptane. No mam takie już przeświadczenie, że coś się zmieniło. Zmieniło się na lepsze. W końcu krakowianin Mariusz Pilic został szefem telewizyjnej agencji informacyjnej, więc no, znam go, porządny człowiek. Mam nadzieję, że... z Polski to wielkie. Tak, że mu się uda. No, to jest odważny, porządny człowiek, kiedyś robiący świetne filmy z Czeczenii, z różnych miejsc gorących, więc to jest dobra zmiana. Natomiast proszę pamiętać, że to jest tylko kadłubek. Te przepisy, które weszły, to jest kadłubek. To jest tylko zmiana szczytu, ścięcie wierzchołka. No, drzewo nie zmienia się od tego, że się zepnie wierzchołek, najwyżej przestanie rosnąć. Więc teraz jest kwestia, jak zostanie przesadzone, czym podlane, w jaką glebę się zakorzeni. To jest ta duża ustawa medialna, z którą wiążę spore nadzieje. Proszę pamiętać, że po wprowadzeniu dużej ustawy i opłaty audiowizualnej naraz w telewizji pojawi się góra pieniędzy. Dziś
ściągalność abonamentu jest na poziomie 300-350 milionów złotych. To musi starczać na radio i na telewizję, a po wprowadzeniu opłaty audiowizualnej to będzie ponad 2 miliardy. Pan sugeruje tutaj w jednym z felietonów, że wyjściem z sytuacji w mediach, uzdrowienie tej sytuacji polegałoby na tym, że trzeba było te media, także prywatne media, odciąć od publicznej kasy. To jest w ogóle możliwe? No, marzyło mi się coś takiego jak zakaz reklam ze środków publicznych w mediach w ogóle. Czyli zakaz reklam ze środków samorządowych i budżetowych. To by zmieniło reguły gry, skończyłyby się sponsorowane kampanie w Gazecie Wyborczej, w TVN-ie, w Polsacie, w telewizji publicznej również. To by przebudowało rynek medialny, ale jest to tak rewolucyjne, wbrew pozorom, że nie wiem, czy ktokolwiek się na to zdobędzie. No te tak zwane zaprzyjaźnione telewizje, o których mówił Andrzej Wajda, no, czułyby wtedy rzeczywistość prawdziwą i halo tu ziemia, prawda, lądujemy, a nie żyjemy ciągle pieniędzy podatnika i obrażamy tego podatnika. No, ale nie zapowiada się taka ustawa. Ona oczywiście jest w szczegółach bardzo skomplikowana, no, ale gdyby tak zrobić, no to mielibyśmy inną rzeczywistość. Inna ustawa jest moim zdaniem dużo ważniejsza. To ustawa o zakazie koncentracji kapitału w mediach. Czyli o przymusowym wyzbyciu się monopoli medialnych. 90% prasy kobiecej w Polsce jest własnością niemiecką. 70-kilka% prasy lokalnej jest własnością niemiecką i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mając nic przeciwko Niemcom, bo realizują swoje racje, uważam, że powinniśmy doprowadzić do uchwalenia ustawy o zakazie koncentracji i sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa po nominalnej wartości tych udziałów, które przesądzają o monopolizacji. Dlatego, że podobna ustawa obowiązuje na rynku niemieckim, więc wprowadźmy lustrzaną ustawę, jak niemiecka, w Polsce. Bo dlaczego to, co jest zdrowe w Niemczech, ma nie być zdrowe w Polsce? Prawda? Ja nie mam nic przeciwko kapitałowi niemieckiemu, ale dobrze, jak on jest tylko jednym z graczy, a nie dominującym graczem. A nie przemawia do pana taki argument, że Niemcom zależy głównie na robieniu biznesu, a polityka ich nie interesuje. Zresztą to był jeden z motywów słynnej rozmowy, prawda? Kulczyka z Grasiem. No więc jeżeli Kulczyk by mnie przekonał, że jest polskim patriotą, a pewnie już tego nie zrobi, to ja bym uwierzył również w jego argumentację. Tak to ujmę. Jednak kapitał polski powinien dominować w polskich mediach, bo wtedy mamy kontrolę nad obiegiem informacji. To może być kapitał opozycyjny, prorządowy, anarchistyczny, komunistyczny, ale w tej nowej formie, czyli partii Razem, a nie tam postkomunistyczny, to może być każdy kapitał, tylko polski. Bo my powinniśmy się różnić, ale różnić przy pewnym jednak polu wartości wspólnych. A pole wartości wspólnych jest polska niepodległość. Jeżeli się zgodzimy co do polskiej niepodległości, to możemy się różnić na temat urządzenia kraju we wszystkich szczegółach. Tylko gdzie ma się odbywać ta dyskusja nad tymi subtelnościami różnymi, skoro no, rynek medialny wygląda jak wygląda, wobec czego ustawa powinna być wprowadzona, monopole powinny być rozbite i Skarb Państwa powinien objąć te udziały, po które natychmiast nie zgłoszą się polscy referenci i potem sukcesywnie zbywać udziały w mediach w sposób rozsądny. No, wydaje mi się, że to jest proste rozwiązanie, na rynku niemieckim funkcjonuje, a chyba kto jak kto, ale Niemcy wiedzą, jak zabezpieczyć swoją niepodległość. Pan poruszył bardzo ważną kwestię. Myślę, że ona znacznie wybiega poza ścisły krąg medialny, że kryterium działalności w Polsce powinna być właśnie niepodległość. Myślę, że to jest nawiązanie do tej idei, która patronowała naszemu krajowi w dwudziestoleciu międzywojennym. Po prostu pewne partie, tak jak Komunistyczna Partia Polski, była poza marginesem właśnie dlatego, że tego kryterium nie uznawała za swoje własne. Ale jak pan to dzisiaj widzi? Chociaż w tej Polsce, która jest poddawana przeróżnym naciskom zewnętrznym i wewnętrznym, kryterium niepodległości tak się zmieniło, że właściwie ciężko dzisiaj to zdefiniować do końca. Na czym miałaby polegać ta niepodległość dzisiaj?
Jeszcze może dopowiem. No, mamy petycję do Komisji Europejskiej, prawda? Mamy tutaj podejrzenia, że nie wiem, są grupy, które są na pasku Sorosza, prawda? No, na czym to miałoby polegać? W Polsce zawsze było dużo grup klienckich, które siedziały w kieszeniach obcych. Szczególnie pod koniec I Rzeczypospolitej to było nagminne. Ale skoro mamy się uczyć na błędach i nie powtarzać błędów naszych przodków, no to wyciągajmy z tego wnioski. Grupy klienckie nie mogą rządzić krajem. Grupy klienckie powinny być spychane na margines. A jeżeli działają tak jak KPP przed wojną, to powinny po prostu iść do Belezy Kartuskiej. I tutaj nie widzę żadnego ograniczenia niepodległości. Suwerenność kraju, niepodległość kraju musi się bronić. Nie może być tak, że każdy wyprzedaje co chce i mówi jestem patriotą. Ja już słyszę te głosy, Gadowski to faszysta. No, po pierwsze nie jestem socjalistą, a po drugie nie jestem narodowym socjalistą, więc trudno mnie zakwalifikować jako faszystę. Oczywiście to jest świetny argument, żeby wszystkim zamykać usta. Jak powiem, że nie podobają mi się muzułmańscy migranci, to też będę faszystą. Jak powiem, że nie podoba mi się homopolityka, to też będę faszystą. To dzisiaj normalni ludzie są faszystami? To jest argument komunistyczny oczywiście. Komuniści stworzyli taki... Komuniści wszystkich określali PR kapitalistyczny, sługusy kapitalizmu międzynarodowego, tam syjonizmu, czy jeszcze diabli wiedzą czego. To teraz neokomuniści wszystkich określają mianem faszystów. Ja myślę, że na to nie ma co zwracać uwagi, napluć na to i po prostu robić swoje, bo to nie ma żadnego znaczenia, czy oni są faszystami. Oni są faszystami, bo oni chcą pozamykać wszystkim usta i przez 8 lat zresztą to robili. Że pozamykali nam usta, musieliśmy się spotykać prywatnie, żeby wymieniać opinie, bo w mediach byliśmy niedopuszczani. Prawda? Funkcjonowała lista tych, których się nie zaprasza i ich nie zapraszano po prostu do mediów. A dzisiaj jest wielki szok, że oto pojawiły się różne punkty widzenia. I narodowcy, i konserwatyści, i piłsudczycy, i chadecy. Oprócz krytyki politycznej także Gazeta Polska. Na przykład Gazeta Polska, ale w sieci. I komu to szkodzi? Do rzeczy, ja nie wiem. No i oni by wszystkich nas chcieli zagnać z powrotem do rezerwatu i królować tak jak królowali. Czyli wszędzie Gazeta Wyborcza, wszędzie TVN i wystarczy. To pluralizm to jest jak dyskutuje Daniel Passen z Jackiem Żakowskim. Pamiętajmy, że bohaterką dzisiejszego spotkania jest przede wszystkim książka Witolda Gadowskiego, Lokal dla awanturnych. Tutaj poruszamy już szereg bardzo rozległych tematów, począwszy od lokalnej polityki, a skończywszy na sprawach globalnych. I taka jest właśnie ta książka. Powiem szczerze, że na mnie ogromne wrażenie wywarł kończący, puentujący ten tom tekst dotyczący wrogów globalnych właśnie. Bo to nie tylko tak, że jest, że Polska ma wroga na wschodzie, prawda? Ten wróg jest bardziej skomplikowany, on jest nieuchwytny, jak w wierszu Herberta, prawda? To jest właśnie ten potwór pana Cogito, prawda? Z którym pan Cogito chce stoczyć decydującą bitwę, no ale jego nie ma. On istnieje, ale jego nie ma, on nie wychodzi do decydującej bitwy. Nie pozwala panu Cogito heroicznie zginąć lub zwyciężyć. On go wykończy czasem. Ten potwór go wykończy czasem. Poczeka, aż zniedołężnieje, aż po prostu wszystkiego mu się odechce. I to jest niestety taka rzeczywistość, w której my ciągle tkwimy, wydaje mi się, w takim lekkim zaułku, w którym widzimy tylko Rosję. Prawda? Widzimy Rosję i jakby Rosja zniknęła, to nie wiadomo, jakbyśmy definiowali naszą niepodległość. Ja przez kilka lat już zajmowałem się krytyką Rosji, więc dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że no dobrze, Rosja Rosją, Putin Putinem, ale tutaj działają jeszcze inne szatany, prawda? Bo tutaj działa międzynarodowy kapitał i to kapitał, który działa bez kontroli. Bo jeżeli dziś pojawiają się analizy, że grupa kilkunastu tysięcy ludzi posiada 90% zasobów świata, no to świat się lekko zwichnął. To ci ludzie posiadają moc sprawczą. To oni mogą wywracać rządy, to oni mogą zadłużać nieprzytomnie kolejne kraje, narody. Dawniej to zadłużali konkretne osoby.
i w ten sposób zyskiwali nad nimi władzę, a teraz zadłużają całe narody. Sytuacja Grecji powinna nas wiele nauczyć, że ta gra nie przebiega tak na linii takiej bipolarnej, tylko już wiele się zmieniło i dobrze, gdyby polska polityka zaczęła dojrzewać. Otworzyła się na świat. Tak, żebyśmy zaczęli dojrzewać, widzieć wszystko w takich proporcjach, w jakich to przebiega. No bo jeżeli dziś Amerykanie są nas w stanie sprzedać za mały kroczek w rozgrywce z Chinami, to my powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę. Bo co będzie, jak ten sojusznik 7000 km stąd naraz stanie się sojusznikiem Putina? Bo to będzie wygodne w rozgrywce z Chinami. To co? My też wejdziemy do obozu, w którym Putin jest naszym przyjacielem. To już było. Już był reset. To już były rozmowy na molo, to już były żółwiki w Smoleńsku i skończyło się tym, czym się skończyło. A teraz ci sami, którzy forsowali tę politykę, mówią, że jak my mówimy o niepodległości, to jesteśmy putinistami. To my jesteśmy putinistami. To jest takie dwojakie odwracanie pojęć, taka żonglerka pojęciami. Więc ten szatan tkwi w różnych miejscach. I myślę, że Polska musi dojrzewać. Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie historii, no bo w Europie pewne procesy destrukcyjne postąpiły tak szybko, że to, co pisał Welbeck i przewidywał na 20 któryś rok, dzieje się dziś. Przecież kilka dni temu muzułmanin został burmistrzem Londynu, prawda? Największej metropolii Europy. Więc ten to jak świat... spełnienie wizji Welbecka, o którym zresztą pan pisze w swojej książce, Sumisją, prawda? Kiedy bractwo muzułmańskie zdobywa władzę we Francji. Ale za chwilę tak będzie z Francją. Tam przecież we Francji już jest kilku ministrów, którzy są muzułmanami. Są oficerowie armii tego wyznania, są wysocy oficerowie policji. To się wszystko zmienia. I być może, że za chwilę nastąpi masowa migracja tradycyjnych Europejczyków do Europy Środkowej. Bo tu jest bezpiecznie. Na to też się musimy przygotować, że taka rzeczywistość może się otworzyć. I wtedy to zmienia nasze myślenie zupełnie, prawda? Następują zupełnie nowe warunki. Ja jeszcze raz Państwu polecam tę książkę. Naprawdę jest szeroka perspektywa. Tutaj pan Witold Gadowski bardzo sprawnie porusza się nie tylko w meandrach polityki lokalnej, krajowej, ale także globalnej. Też nawiązuje dialogi, bardzo ciekawe literackie dialogi z pisarzami, między innymi z Michelem Houellebecquem, który też tam jest bohaterem właśnie takich trochę onirycznych tekstów. Polecam naprawdę bardzo gorąco. To jest rzecz, która wzbogaca bardzo myślenie o tym, co się dzieje także w naszym kraju, przez ten pryzmat globalny. Ja nawiążę jeszcze do pana ostatniego wideo felietonu, gdzie pan poleca książkę Song Hongbinga, prawda? Wojna o pieniądz. Już trzeci tom będzie wydany przez Wektory. Czy na panu też ta książka zrobiła tak ogromne wrażenie jak na wielu ludziach w Polsce, którzy zaczęli spoglądać na ten świat trochę innymi oczyma? Tak, no to nie ukrywam, że po prostu perspektywa Song Hongbinga, który jest bardzo poważnym człowiekiem i opiera się na źródłach, a nie na spiskowych teoriach, niesłychanie zmienia widzenie świata. Te dwa tomy, które zostały wydane w Polsce, to niezwykła historia gospodarcza świata od 1815 roku. A ten nowy tom, który jest zapowiadany na jesień, przed burzą, to jest tom opowiadający o dzisiejszej rzeczywistości i o przewidywaniach, które Sun Hongbing snuje na najbliższą przyszłość. No to niezwykle ciekawe musi być. Dzwoniłem do wydawnictwa Wektory. Jest książka w tłumaczeniu, będzie niedługo wydana. Znamienne jest to, że ta książka nigdy, te tomy wszystkie nie zostały nigdy przetłumaczone na język angielski. Tak jakby zostały cenzurą jakąś wyrzucone poza obieg anglojęzyczny. Więc tylko kilka języków jest, na które została przetłumaczona ta książka. A Hongbing jest dzisiaj doradcą prezesa Banku Centralnego Chin. Więc to postać... Kształcił się w Stanach Zjednoczonych. Na Harvardzie. Tak, bo stypendy są Harvardem. Więc no to postać niebagatelna. A Chińczykowi zarzucić, że jest antysemitą, takie egzotyczne. Nawiązuję do tych globalnych procesów finansowych, bo pan przecież tym procesem poświęcił też własną powieść, prawda, Wieża Komunistów. Czy pan aferę FOS widzi też w tych właśnie globalnych uwarunkowaniach? Ja myślę, że tak, oczywiście, że tak, bo to były uwarunkowania transformacji
całego bloku wschodniego. Czy można aferę FOS, może doprecyzuję pytanie, czy można aferę FOS widzieć przez pryzmat tego, o czym pisze Song Hongbing? Tak, bo ona jest podobna do banana affairs, które miały miejsce w Afryce czy w Ameryce Południowej. To jest tak, to mniej więcej tak przebiega. Oczywiście nas to bardzo dotyka i kłuje, jak to porównywać Polskę do krajów afrykańskich czy południowoamerykańskich, ale tak, ta afera dokładnie jest odzwierciedleniem takiego stanu rzeczy. Więc teraz, kiedy wychodzą Panama Papers, no to już jakby w innej optyce widzimy aferę FOS-u i widzimy też beneficjentów tej afery. Bo dwóch już wyszło, prawda? I Bruno Valsangiacomo i Mariusz Walter. Więc no, troszkę się rozszerza. Ja mam tylko taki pewien dystans do tej afery Panama Papers, bo po pierwsze pracował nad tym Instytut Dziennikarstwa Śledczego, który czerpie pieniądze od Grzegorza Sorosza, a po drugie ten John Doe, czy John Doe, który przyniósł te papiery, zgłosił się do Süddeutsche Zeitung i to Süddeutsche Zeitung jakby reglamentowała to wszystko różnym gazetom, a w Polsce przydzieliła to Gazecie Wyborczej. Więc śledztwo z Gazetą Wyborczą w tle, no to wszystko tak troszkę dziwnie brzmi. No i trzeba zawsze patrzeć przez pryzmat znowu tej globalnej rozgrywki. Czy kogoś tutaj ktoś mi chce załatwić? Czy są różne... Sugeruje pan, że ta afera jest wybiórcza? Ta afera może być wybiórcza, tak. Może trafiać oczywiście machlojkarzy, którzy są niewygodni, ale może też ochraniać tych, którzy są po linii zmian, tak? Po linii polityki wielkiego kapitału. Uderza na przykład w Poroszenkę. Waltzmana. Poroszenkę Waltzmana. Bo on się dobrze nazywa Waltzman. No ale tak, no to Poroszenkę uderza, ale jemu to nie szkodzi, prawda? Bo na Ukrainie nic nie szkodzi z takich informacji. Komu zaszkodziło? Premierowi Islandii, no, biednemu, który musiał ustąpić. Trochę zaszkodziło Cameronowi na razie. Prawda? Putinowi nie zaszkodziło w ogóle. Prezydentowi Chin nie zaszkodziło w ogóle. Zobaczymy. Ciekaw jestem, dlaczego tak polskimi wątkami na razie się oszczędnie gospodaruje. No powstała grupa prokuratorska, która ma się tym zajmować. Może w najbliższym czasie poznamy jakieś szczegóły. No wszystko zależy od składu tej grupy, bo to wiadomo, że różnie może być. Ale dobrze, no coraz więcej światła. Mamy sprawę do myślenia, no każdy z nas może myśleć. Swoją drogą ciekawie pan poruszył wątek Islandii w tym wątku Panama Papers. Przecież Islandia w 2008 roku poradziła sobie z kryzysem w sposób drastyczny, jakby wbrew tym globalistycznym tendencjom, prawda? Więc może to jest rodzaj zemsty. No właśnie, bo liderem uwięzienia banksterów i popędzenia ich był premier Islandii, który teraz musiał ustąpić. Więc no, jakby nic w świecie nie jest czarno-białe, jednowymiarowe. Na wszystko trzeba spoglądać z różnych stron. Może państwo mają jeszcze pytania do naszych gości dzisiejszych? Ja miałam takie pytanie, ale to nie ogólne, tylko jedno takie. Jak to się stało, że pan Wilstein, którego znam dosyć dawnych lat, dostał Orła Białego od prezydenta i ja tego nie rozumiem. Pamiętam go w beczce, jak walił pięścią w stół i kombinował różne rzeczy, prawda, w ogóle nie pasował do naszej rzeczywistości. I nagle dostaje Orła Białego. No, to jest dla mnie niepojęte. A mason 33 stopnia różnych formacji, a jednocześnie, powiedzmy, u nas jest wskrzeszona przez prezydenta, którego tak się hołbi, ta poli, czy jak się nazywa, 99 stopni żydowska. Ja przyznam szczerze, że nie znam się na masonerii w tak wyrafinowanym stopniu. Nie wiem, znaczy wiem, że był członkiem loży marynistów, ale się wypisał. Ale powiem państwu tak, no znam Bronisława Wittsteina wiele lat i uważam, że można się z nim nie zgadzać w wielu kwestiach,
ale jego działalność jest pożyteczna dla polskiej niepodległości. Tak uważam. Oceniam go po skutkach jego działalności. Więc ja bym go nie krzywdził takim wyciąganiem różnych takich rzeczy. Jest inny niż większość działaczy. Jest barwny. Jest ciekawym myślicielem. No, przeżył swoje życie jednak poświęcając je w dużej mierze dla Polski. Więc ja bym mu nie odbierał Orła Białego. Proszę bardzo, wolę jak Bronisław Wittstein dostaje Orła Białego, niż jak dostaje to Adam Michnik. Proszę Państwa, przepraszam, moja skromna osoba, tutaj włączę do tej dyskusji na temat Bronisława Wittsteina. Moim zdaniem absolutnie zasłużył na ten order, a polecam Państwu, ci, którzy się interesują tymi problemami związanymi z wolnomularstwem, był wspaniały kiedyś wywiad Janusza Korwin-Mikkego z Bronisławem Wittsteinem, gdzie on w bardzo taki racjonalny sposób opisywał swoją drogę życiową. I myślę, że tam wiele spraw z tej swojej przeszłości wolnomularskiej tam wyjaśnił. Myślę, że to naprawdę warto poznać też jakby jego punkt widzenia na tę sprawę. Korwin-Mikke przeprowadził wywiad z Bronisławem Wittsteinem, który się lata temu ukazał w najwyższym czasie. Bardzo ciekawy wywiad. Na pewno w sieci gdzieś tam jest jeszcze dostępny. Ja go czytałem i powiem szczerze, otworzyło mi to oczy na wiele różnych spraw w Polsce. Różne są odmiany w ogóle tajnych stowarzyszeń i wrzucanie wszystkiego do jednego worka chyba nie ma sensu. Jakieś pytania jeszcze, proszę Państwa? Ja przyznam, że po prostu nie jestem specjalistą od tajnych stowarzyszeń. Wystarczy, że się zajmuję tajnymi służbami. To już naprawdę mi to już tak szkodzi na żołądek. Więc, to tutaj akurat Państwa nie oświecę. No, też jestem subiektywny. Przyjaźnię się z Bronisławem Wittsteinem. Będę go bronił. No i tyle. Panie Witku, a kiedy Pan dostanie Orła Białego? Ja pamiętam, że raz dostałem odznakę chyba wzorowego ucznia. To jest moje jedyne odznaczenie, jakie dostałem w życiu. Więc nie, chyba prędzej wywinę orła, niż dostanę Orła Białego. To nie był Pan taki awanturny, skoro dostał Pan wzorowego ucznia. No nie, no jakoś te pierwsze lata szkoły powszechnej jeszcze było w porządku. Co będzie dalej po tym audycie? Po audycie rządowym? No ja mam nadzieję, że po audycie rządowym nastąpią sprawy prokuratorskie i aresztowania. Bo to jest logiczna kolej rzeczy. Jeszcze jest wiele do prokuratury wniosków. Tak. Jeżeli to się skończy na gadaniu, no to rząd sporo straci w moich oczach. Stanowczym. A co z filmem Wołyń? Nie wiem, nie widziałem. Filmu Wołyń nie widziałem. Obejrzę to będę się dzielił opinią. No Wojciech Smarzowski jest zdolnym reżyserem, zobaczymy, co z tego zrobi. Pieniędzy nie ma. No, zbiera pieniądze. No bo pieniędzy nie ma, no bo pieniądze to są tylko na filmy typu, nie wiem... Ida, Pokłosie. Na to były pieniądze z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a na Wołyń, no nie, no co tam 200 tysięcy Polaków gdzieś tam zamordowanych. To przecież nie istotne. No, polecam Państwu właśnie też fragmenty dotyczące PiS-u i postaci pani Magdaleny Sroki. Tutaj właśnie w książce jest opisana jej działalność, więc... Nasza dobra znajoma przecież. Tak, z Krakowa. Ja dostanę na rolę. No to dobrze. Ja rozumiem, że gorąco jest i po prostu wszyscy są troszkę ugotowani. Więc bardzo Państwu dziękuję, że przyszliście, tak? Jak będzie rozwijała się ta cała sytuacja z muzułmanami? Ja słyszę, że tam, nie wiem, 60 milionów muzułmanów podobno gdzieś tam czeka w Turcji, żeby do nas wyjść. Jak Pan to ocenia? To... 60 milionów to cała ludność Turcji musiałaby wyjść, ale... To jest rzeczywiście bardzo trudna sprawa w tej chwili, dlatego że... To, że ruszył Bliski Wschód,
że ruszyła Afryka, to wszystko jest wynik rozbicia kordonu sanitarnego w Afryce Północnej. Jeżeli się zabiło Kaddafiego, jeżeli się wypędziło Mubaraka, jeżeli się pogoniło Bena Alego, jeżeli się Saddama Husajna pogoniło i chciano jeszcze wywalić Bashara al-Assada, no to wynik takiego działania jest jeden. Kordon sanitarny, który oddzielał Europę od biednej Afryki i Bliskiego Wschodu, pękł. A jak tak, to zaczyna się wędrówka lodów. Jest tylko kwestia, kto ten kordon rozbił. Właśnie pan się wciąż zastanawia, kto stał za tym planem, prawda? I no, nie do końca pan odpowiada na to pytanie w książce. No bo tego nie wiem. No. Mogę tylko dywagować, ale no, efekt, oceniamy to wszystko po efektach. No, efekt jest taki, że Europę zalewa dzisiaj rzeka agresywnych wyznawców islamu. To są przestępcy, którzy niespecjalnie przejmują się nawet własną religią, ale mają alibi do tego, żeby zachowywać się w sposób przestępczy. To jest pewna grupa fanatyków, którzy są zainteresowani rozbiciem spokoju na kontynencie. To jest pewna grupa ideologów, zwłaszcza imamów, którzy chcą przeorać kontynent i sprawić, że będzie islamski, że we Francji już w tej chwili islam staje się drugą religią państwową. Więc no, nawet jeżeli, mówiąc tak, krzywdzę rzesze poszkodowanych przez wojnę biednych wyznawców proroka, no to jednak trudno nie zauważyć tych ekstremalnych zjawisk i one będą się nasilać. Europa będzie coraz mniej bezpieczna. No, wojna z islamem nigdy się nie zakończyła. Jak zaczęła się w VII wieku, tak trwa do dziś. Pan w swojej książce nawiązuje do typologii profesora Konecznego, mówiąc, że jest to cywilizacja turańska. Może to też warto rozwinąć ten wątek. Na czym polegają te różnice w odbieraniu, w światopoglądzie po prostu tych ludzi, a ludzi naszego kręgu kulturowego? To jest taki trybalizm, czyli taka plemienność. No, w takiej rzeczywistości plemiennej wodzem jest ten, kto ma największą siłę i on tą siłę musi demonstrować, bo inaczej przestaje być wodzem. Więc cywilizacja turańska, tak jak ją określa Koneczny, no to jest cywilizacja, w której prymat siły jest nad prawem, a władzą jest siła. No i trudno wymagać od społeczeństw, które żyły na poziomie organizacyjnym plemiennym, żeby naraz przeskoczyły do XXI wieku i stały się społeczeństwami obywatelskimi, które czytają konstytucję, wyciągają z niej swoje prawa, walczą o prawa, budują swoje lobby itd., itd. No bo to jest utopia. Ci ludzie są na zupełnie innym etapie świadomości, więc oni mają trybalistyczny sposób patrzenia na świat, mają swoich wodzów, mają swoich przywódców, są gotowi za nie ginąć i mają determinację, której Europa już nie posiada, więc wynik tej gry jest z góry przesądzony, jeżeli to będzie trwało tak. A co pan powie, jedno zagrożenie islam, co pan powie o proponowanym nowym kanclerzu Niemiec? Ale kto ma być tym kanclerzem? Ten. Antykwariusz. Wiecie państwo, no, Niemcy być może lekko oszaleli, ale nie do tego stopnia. No. Kanclerz Niemiec nie może być przez pół dnia w stanie upojenia. No bo jednak musi jakieś sprawy rozwiązywać. To jest duży naród, duży przemysł. No. Kwaśniewski mógł być, bo to był okres, kiedy politykę za nas robił Berlin, więc, ale Berlin jest poważnym, Niemcy są poważnym państwem. Tam się robi prawdziwą politykę zagraniczną, tam się robi prawdziwe interesy. No, nie może na czele państwa stać człowiek, który się odurza przez większość swojego życia. Ale może ten zły wybór Niemiec będzie dobrym wyborem dla Polski? Nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym. Znaczy, w ogóle z tym Schulzem, no to rzeczywiście jestem zaskoczony, jeżeli to jest kandydatura. Może to... No, ja myślę, że na ten temat nie wypowiedziała się jeszcze Alternative für Deutschland, a oni będą mieli sporo do powiedzenia w przyszłych wyborach. No to... wiecie państwo, no... Tak możemy dywagować godzinami, a od nas za wiele nie zależy, więc wydaje mi się, że najwięcej zależy od nas jednak w tym naszym najbliższym otoczeniu i tutaj
po prostu musimy być aktywni, bo my sobie gadu o tam Schulzu, o Merkel, a Kraków tonie w korkach. Wmawia się nam, że źródłem smogu jest niska emisja i Kraków jest fatalnie zarządzany. Kraków stał się dziurą prowincjonalną, do której przyjeżdżają wszyscy tak jak do Tajlandii na seksualne uciechy. No to jest skandal. 14 rok rządów tego pana to jest już skala upadku. Buduje się, proszę pana, osiedla na wzór chyba muzułmański, bo blok przy bloku na środku tylko męże nieodrodzone. Jeszcze nie murami. No tak, ale tak na koniec naszego spotkania, no to muszę powiedzieć, że albo się weźmiemy za tego człowieka w magistracie, tą jego grupę, albo się pogodzimy z tym, że spadniemy do roli trzeciorzędnego miasta rozrywek. I to nie wyszukamy. Bo to na naszych oczach się dzieje, my cały czas utyskujemy, a jest coraz gorzej. Przecież jeżeli on nie wybudował przez 14 lat ani jednego mostu, jeżeli żadnego poważnego rozwiązania drogowego nie ma, to można było przewidzieć, że Kraków utonie w korkach. W tym roku Kraków ekstremalnie utonął w korkach. I co? I nic, nie ma winnego, oczywiście. Więc pora najwyższa, żebyśmy zaczęli myśleć o tym, żeby tego pana po prostu zwolnić z obowiązku reprezentowania nas. Pan tutaj mówił o różnych rodzajach miłości. Ja może tak tytułem, może puenty pewnej, i to też jest leitmotiv tej książki, to jest takie chrześcijańskie sformułowanie ordo caritatis, czyli porządek miłości. Bo mówiliśmy o sprawach globalnych, ale one są takie bardzo odległe. Natomiast ten porządek miłości chrześcijański mówi nam tak, że powinniśmy najpierw kochać swoich najbliższych, potem rodaków, potem dopiero cały świat, prawda? Więc może taka jest hierarchia właśnie ważności tych naszych spraw. No tak, żeby nam geopolityka nie zbuchnęła z nosa zainteresowania naszym miastem, które ma się coraz gorzej. Ja myślę, że tak, bo jednak jest gorąco, jeszcze sobie porozmawiamy w kulorach. Bardzo chciałem podziękować Bogdanowi. Jedno zdanie. Jeszcze zdanie Łukasz. Ja jeszcze jedno zdanie, chcąc zarekomendować Państwu tę książkę i spuentować mój udział, moją pracę. Powiem taką sentencję, którą sobie kiedyś wymyśliłem. Mam nadzieję, że to się Państwu spodoba. Nadzieja matką głupich. Głupi ma zawsze szczęście. Szczęście sprzyja lepszym. Lepszy ryc niż nic. Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Obce chwalicie, swego nie znacie. Dziękuję bardzo. Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Obce chwalicie, swego nie znacie. Dziękuję bardzo.